Dzień dobry. Jesteśmy w dniu kolejnej smutnej rocznicy, miesięcznicy właściwie, śmierci naszego bohatera Albina Siewaka. 5 czerwca. To jest już 38 miesięcy. 38 miesięcy. W kwietniu minęło 3 lata. I tak jak co miesiąc zapalamy świeczki, stoimy tutaj, składamy hołd Albinowi, który był wyjątek, był wyjątkiem, jeżeli chodzi o okres między końcem wojny, II wojny światowej, a powiedzmy tych zmian, które nastąpiły w 1989 roku. Był jednym z niewielu, którzy walczyli o Polskę, o Polaków. Wystarczy czytać jedną z 10 książek, które napisał, aby wiedzieć, kim on jest. Jest ze mną Włodek, nasz przyjaciel, który nasz wspólny przyjaciel, który co miesiąc razem z nami bierze udział w składaniu kwiatów, w zapaleniu zniczy pod tym obwodzią. Tam coś chciałeś dodać? Pozdrawia, Władek pozdrawia. Smutna rocznica. To jest cmentarz. Obraz jest cmentarza w Rembertowie. O. Pusto jest, pogoda się dopisała, jest ciepło, wręcz gorąco dzisiaj. I tak, Albinie, tak jak cię żegnaliśmy 38 miesięcy temu, tak co miesiąc składamy ci hołd, pamiętamy o tobie, przyjacielu. Spocznij w pokoju.